Olbrzym, Autor Bruno Siak Czyta Bruno Siak. Część 17 Alicji nie mogło się udać. Nie w pojedynkę. Cuda się nie zdarzają. Nie żyła. To było pewne. Anna nie chciała o tym myśleć przeglądała listę audiobooków na odtwarzaczu nie chciała myśleć o niczym trzeba znowu uciec gdzieś daleko po kilku godzinach słuchania będzie lżej lubiła kasjańską każdy ją lubił wydawała się ostra ale tak naprawdę zależało jej na wszystkich alicja była jedną z nich aupa dziwoląg tak jak oni wszyscy Dogonili grupę biegnącą trasą, a dwa po godzinie, a potem biegli jeszcze następne trzy. Juncker niczego nie tłumaczył. Po prostu kazał biec dalej. Anna niewiele pamiętała z tamtych chwil, oprócz oczu Rota, gdy nie zobaczył z nimi Kasjańskiej. Były w nich jednocześnie gniew i rozpacz. Nie wiedziała, czy zdoła biec tak długo. To było jak wydzieranie ciału kolejnych kroków i oddechów. Gdy usiadła, jej mięśnie związały się w pulsujący żarem węzeł. Ból i zmęczenie zlały się w jedno. Położyła się na ziemię. Wtuliła głowę w wilgotną trawę. Miała wrażenie, że nadal biegnie. Serce nie chciało zwolnić. Zauważyła, że inni również położyli się na niczym nieosłoniętej ziemi. Tylko mole wyjął worek. Po co mu worek? Pomyślała. Jest dobrze i bez niego, byle leżeć. Anna obiecała sobie, że również okryje się workiem. Tylko najpierw chwilę odpocznie. Nie można tracić ciepła. Tylko chwilę, na chwilę zamknie oczy. Mole obudził ją sześć godzin później. Spała w worku. Nie pamiętała, by go wyjmowała. Czy to Johan ją okrył? Mięśnie były sztywne jak drewno, głowę rozsadzał ból. Wstała. Wszystkie ałpy niezgrabnie wygrzebywały się z worków. Pewnie to junker nie pozwolił, by spali jak zwierzęta i zmniejszyli wartość wypoczynku, za który Kasjańska zapłaciła życiem. Może to on też trzymał wartę. Ktoś przecież musiał. Kasjańska już pewnie umarła. Pomyślała, przełykając łzy. Nie mogła piec tak długo. Nikt nie patrzył nikomu w oczy. To był rozkaz Junkera, by ją zostawić. Ale czy ktoś by ich powstrzymał, jakby go nie posłuchali? Chcieli słuchać. Anna spojrzała na twarz Junkera, wydawała się starsza. Policzki zapadły się, na czole pojawiły się głębokie zmarszczki. Ruchy sierżanta też były wyraźnie spowolnione. Padł rozkaz i biegli następne dwanaście godzin. Dressler, gunki, zerkow nadal nie byli w stanie przebiec nawet kilku kilometrów. Dressler mamrotał wyschniętymi wargami, że da radę, ale nikt nie traktował go poważnie. Ałpy brały ich na plecy na zmianę. Po dziewiątej godzinie biegu Anna zauważyła Jelenia. To już nie był teren Worów. Opuścili wreszcie ten przeklęty las. Po dwunastu godzinach znowu odpoczynek. Przed zapięciem worka dostrzegła, że do Junkera podchodzi olgierd. Nie słyszała, co mówili. Widziała jedynie drgnięcie na twarzy niemca, jakby ktoś wbił mu szpilkę w policzek. Potem sierżant siedział przez chwilę nieruchomo, jakby zbierał myśli. Rot patrzył mu prosto w twarz. Junger zrobił to, czego nie robił nigdy. Spuścił wzrok. Nikt z nas nie wierzy, że można na końcu żyć długo i szczęśliwie. Dlatego zostaliście wybrani. Anna usłyszała go wyraźnie. Powiedział to głośno po to, by usłyszeli wszyscy. Olgier otworzył usta, ale jego przed chwilą napięta twarz zwiotczała. Stał jeszcze przez chwilę przed Junkerem niezdecydowany, a potem odszedł bez słowa. Anna tej nocy prawdziwie odpoczęła pierwszy raz od wielu dni. Przyszła do niej we śnie, przychodziła skruszona, przychodziła z żalem. Anna czuła jej smutek. Przyszła się pożegnać, to była przecież jej siostra. Ufała jej tak długo. Musiała jej wysłuchać. Pajęczyca zrozumiała, że muszą się rozstać. Chciała tylko śmierci swojego ojca. Yokai. Yokai za jej odejście. śmierci Yokai, którą planowały razem przez lata, o której marzyły razem i która stała się możliwa dzięki pajęczycy. Za wszystkie godziny, dni, i miesiące bólu, od których uwolniła Annę, za wszystkie obelgi i groźby, których Anna nie musiała słuchać, za wszystkie tortury i za strach. Anna przeżyła tylko dzięki niej. Obie wiedziały, że to prawda. Bez pajęczycy nie mogłaby przetrwać. Tylko dzięki pajęczycy utrzymała wolę życia przy tofecie bólu i upokorzenia. Pajęczyca obiecała, że nie będzie więcej sztuczek ani próby sił. Jej pomoc za śmierć Jokai. Zostawi wszystko dla Jokai. Pójdą do niego razem, jak siostry. A potem pajęczyca odejdzie. Na zawsze obiecała to. Zatrzymali się w ceglanym, parterowym budynku. Na północno-wschodnich przedmieściach Kaliningradu byli już bezpieczni, daleko za kordonem dronów. Z rodzinnych fotografii na ścianach salonu spoglądały uśmiechnięte twarze. Meble pokrywała gruba warstwa kurzu. Okna i drzwi były zamknięte. W środku panował zaduch. W tym domu nie było nikogo od ponad 20 lat. Anna ze zmęczenia słaniała się na nogach. Bolał każdy mięsień i każdy staw. Położyła się w pokoju, w którym stało jedynie duże, przykryte kapą łóżko. Zrzuciła ją i w powietrzu zawirował kurz. Nie zdjęła nawet kasku. Położyła się i zasnęła niemal natychmiast. Wstała dziesięć godzin później. Minęła leżącego na podłodze rota, a kilka kroków dalej jocha na mole. Przeszła do kuchni. Przy stole siedzieli Zerkow, Junker, Dressler i Gunk. Pili herbatę. Witamy! powitał ją Dressler. Niemiec odzyskał dawny wigor, ale oczy miał nadal podkrążone. Głodna? Wskazał palcem na komodę. Leżał tam wysoki kopiec gruszek i jabłek. Nazbieraliśmy z Gunkiem. To płata za opostop. Dla was wszystkich. Możemy też zaparzyć herbatki. Samowar sprawny. Dobry samowar, ale herbata nieco zwietrzała. Jest też cukier w ślicznych bryłkach. Bóg wie, jak się tu zachował. Anna podeszła do kredensu. Bez słowa wzięła owoc i skinęła głową Teslerowi. Obok stał dzban wody i kilka kubków. Usiadła na wolnym krześle przy okrągłym stole i zaczęła obierać jabłko. Pęcherze i otarcia na stopach piekły. Mięśnie wewnętrzne i zewnętrzne trzeszczały przy każdym ruchu. Mężczyźni przez chwilę obserwowali, jak zjada skórę, a miąż wpycha do gęby na pasie biodrowym. Budynek jest niewysoki. Zerkow rozpoczął na nowo przerwaną przez Annę rozmowę. Siorbał i zagryzał każdy łyk herbaty cukrem. Oficjalnie to był warsztat remontowy dla wojska. I nawet coś tam remontowali na górze głównie transportery upancerzone nasze BT-82, ale tak naprawdę to była kryjówka na wyrzutnie z osłoną z desantników. Wszystko pod ziemią to nie był olbrzym, nie tak głęboko, ale i tak starczało na zwykły nalot, a nawet pocisk kierowany z głowicą penetrującą. Sprawa zrobiona z nakładką. Bezpieczna, tak na wszelki wypadek grubo na górze, nadłożone. Rozumiecie jak to jest. W garażach miejsce na dwadzieścia wozów. Nie tylko wyrzutnie, ale wóz dowódcy, załadowczy i remontowy. Pełen zestaw, zawsze były gotowe. Telefon i pach. Jechały na granicę w osłonie desantników, albo po prostu wyjeżdżały na powierzchnię i odpalały rakiety z dziedzińca. — Z głowicami taktycznymi? — zapytał Juncker. Anna przyjrzała mu się dokładnie, kręcąc korbą gęby przy pasie biodrowym. Twarz sierżanta wyglądała jak zmięty papier. Nie, nigdy tak nie było. zaśmiał się nerwowo Zerkow. Jeszcze by ukradli. Ha! Naród u nas poczciwy, ale nauczył się państwowe rozkradać. Taka nacja. Nie, głowice jądrowe są na samym dole, a dwie wyrzutnie stały załadowane konwencjonalnymi penetrującymi lub kasetowymi. Zawsze gotowe. zamachał rękami, jakby chciał wymazać poprzednie słowa. I zaczął od początku. Były trzy poziomy. Na poziomie piwnicy, pod budynkiem administracyjnym, było zejście niżej, tajne. Schodziło się długim korytarzem. Były tam pomieszczenia gospodarcze, mieszkalne stołówka, generator, zbiorniki wody, maszyneria do powietrza no wszystko, co trzeba, by żyć. Naszych niedużo, mały garnizon, może ze stu. Poziom niżej był garaż. Magazyn na części zamienne, paliwo i rakiety, a na trzecim poziomie, zupełnie oddzielnie, trzymano cztery głowice taktyczne. Na więcej nie było miejsca, ale część komendantów była przekonana, że Hormuria to atak biologiczny NATO lub Chin i mogli uzbroić zestawy w głowice. Nie mogą dotąd tam stać, uzbrojone w garażu na drugim poziomie albo gdzieś wyjechały dalej. W to drugie to jednak wątpię. Nie było takiej potrzeby. Były co najmniej dwie atomowe eksplozje pod koniec pierwszej fali, powiedział Dressler. Wiem to na pewno, bo tam byłem. Sierżant Juncker i Gunk też. Pociski rozbiły dwie polskie jednostki artylerii. Mm, to mogły być rakiety z Czernichowska. Zerkow pokręcił głową. Wszyscy wiedzieli, że w przypadku wojny z wami Kaliningrad będzie stracony. Te z Kaliningradu Użyte byłyby dopiero wtedy, kiedy wróg byłby przekonany, że zniszczył wszystkie inne. Inaczej nie byłoby sensu trzymać tej bazy w takiej tajemnicy. Ale może ich tam nie być? mruknął Dressler. Oczywiście, że może nie być! Rosjanin wzruszył ramionami. Od 20 lat powtarzam, że mogą być, albo może ich nie być. Nigdy nie mówiłem, że tam są. Mówiłem, że jak gdzieś mają być i mają być sprawne, to właśnie tam. Byłem tam i wiem. Kody też mogli zmienić, powiedział Dressler wzdychając. Zerkow spojrzał na niego, uśmiechając się szeroko. Nie byłeś nigdy w Rosji, prawda? Jest takie coś jak rosyjska dusza i ona się nie zmienia. I jeszcze do tego Niemiec jesteś, to wiedzieć nie możesz, jak to u nas jest. U nas nikt nie przyzna się do błędu. Raz zrobione i zaakceptowane jest zrobione ostatecznie. I tu nawet nie chodzi o konkretnych ludzi, chodzi o dumę organizacji. Nie, jestem pewien, nic nie zostało uszczelnione, nic nie zostało poprawione. Kod, który działał 25 lat temu, może nie będzie działał dzisiaj, ale obejście tego kodu będzie działać zawsze. Anna poczuła następną falę zmęczenia. Nie chciała słuchać wciąż tego samego. Wstała od stołu i podeszła do komody. Nalała wodę do kubka i wypiła duszkiem. Poczuła, jak chłód wypełnia jej żołądek. Zapytała, skąd mieli wodę. A gdy Dressler jej odpowiedział, wyszła. Okazało się, że za domem jest studnia. Przyniosła dwudziestolitrowy gar pełen wody i zagotowała ją na piecu. Potem zaniosła gar do łazienki. Dopełniła zimną wodą i umyła się w wannie. Gdy zdejmowała części apa, poczuła nieprzyjemny, kwaśny zapach. Miała wrażenie... Że jej skóra zaczęła gnić. Rot na początku nie chciał mówić. Anna nie była dobra w przekonywaniu kogokolwiek do czegokolwiek, więc po prostu czekała. Stała tam w korytarzu kilka minut, a potem odeszła. Po prostu. Nie chciał mówić, to nie. Potem jednak sam do niej podszedł. Kazała mi przysiąc, że jeżeli przeżyję. To odnajdę jej córkę i powiem jej, jak było. Mówił ze spuszczoną głową. Nie patrzył jej w oczy. Mam powiedzieć, że Alicja nie była całe życie kurwą, jakiej tam pewnie nakłamali. Że coś zrobiła, coś osiągnęła i że Julia może być z tego dumna. Mam powiedzieć, że poświęciła życie po to, by ona miała lepiej. Żeby nie była nałożnicą, by zobaczyła słońce. Mam powiedzieć, że matka nigdy jej nie zapomniała, że myślała o niej każdego dnia i każdej nocy od dnia, kiedy ją zabrali. I mam dać jej to. Otworzył dłoń i pokazał małe zdjęcie. Była na niej twarz nowonarodzonego dziecka. Juncker wiedział, że ona to zrobi, znał ją najlepiej. On nam wszystkim siedzi w głowach. Wiedział, że chce zostać kurwa bohaterką. Kasjańska tylko czekała na okazję. Chciała nadać znaczenie swojemu życiu dla niej, dla Julii. Ruszyli wcześnie, kiedy było jeszcze ciemno. Zerkow wskazywał drogę. Anna miała wrażenie. Że między włókna mięśniowe nasypano jej żwiru i pokruszonego szkła. Przez pierwsze minuty zaciskała zęby przy każdym kroku. Słońce zaczęło rozrzedzać mrok i odsłoniło w oddali strzępy miasta. Po setkach lat upokorzenia rośliny odzyskiwały ziemię przygniecioną betonem, cegłą, stalą i żelazem. Wciskały się w popękany asfalt ulic między płyty chodników. Wypełniały rynny i okna, powalały ogrodzenia, rozsadzały mury i drogi. Szarość betonu i czerwień cegły ustąpiła zieleni życia, brązom rozkładu i czernie zgnielizny. Miasto garbiło się, chyliło się coraz niżej. Jeszcze chwila, a upadnie. Droga 191, wyremontowana tuż przed epidemią obwodnica Kaliningradu, Opierała się jeszcze korzeniom, trawą i krzewą. Rozpoznali ją z łatwością. Wąskie uliczki za nią, które już dwadzieścia lat temu były pełne dziur, porastał rzadki las. Magazyny, warsztaty i garaże, które przeważały w tej części miasta, rozpadły się. Gdzie Gdzieniegdzie sterczały jeszcze żelbetonowe filary i zardzewiałe blachy z odłażącą farbą. Szli w przedziwnej gęstwinie drucianych płotów drzew, magazynów, krzewów i opuszczonych domów. W oddali majaczył szkielet stadionu piłkarskiego, który rozpadł się szybciej niż kilkusetletnie budowle pamiętające jeszcze Wilhelma Ferdynanda. Zabudowa zaczęła gęstnieć. Nad wąskimi chodnikami chyliły się kilku kondygnacyjne budynki mieszkalne, biurowe i handlowe. Anna napróbowała sobie wyobrazić te ulice wypełnione ludźmi. Próbowała przenieść tłumy z olbrzyma między te budynki. Ale to było nienaturalne. Tylu ludzi pod gołym niebem. Co oni by tu robili? Mijali spalone wraki samochodów, wczepionych felgami w roztopiony asfalt. Z pochylonych i złamanych słupów zwisały przerwane kable. Klocowate budynki wybałuszały czarne okna na ulicę. Nie było ciał, nie było krwi. Była tylko szarzyzna popękanego betonu oraz brąz kruszącej się cegły i rdzewiejącego żelastwa. Mijali kolejne powalone płoty. Coraz mniej drzew, coraz mniej krzewów i traw. Tylko mchy i porosty. Zerkow zatrzymał się przy wysokim ogrodzeniu. Anna popatrzyła na sztachety płotu zaostrzone jak włócznie. Co kilkanaście metrów na słupach z nierdzewnej stali sterczały czarne, szklane kule. Brama jest po drugiej stronie, szepnął Rosjanin. Wejdźmy przez bramę. Tak będzie wygodniej i bezpieczniej. Za tym murem mogą być miny. Juncker skinął głową. Poszli dalej wzdłuż ogrodzenia, które od strony ulicy było wzmocnione betonowymi płytami. Musieli się przeciskać między wrakami samochodów, spalonych, poszarpanych kulami z armatek przeciwpancernych i wielkokalibrowych karabinów maszynowych. Bramę, którą wskazał Zerkow, tarasowały wraki wojskowych i cywilnych pojazdów. Nie można było jej otworzyć. Anna wspięła się na dach ciężarówki. Przerdziewiały metal głośno zazgrzytał. Poczuła, że się niebezpiecznie ugina. Spojrzała ponad ogrodzeniem. Po drugiej stronie płotu stał pancerzony transporter piechoty. Armatę na wieżyczce wycelowano w stronę ulicy. Zielony pancerz pojazdu był czarny w miejscach, gdzie uderzyły koktajle mołotowa. Johan wyważył drzwi doklejonej do muru niewielkiej wartowni. Stara, brązowa Mina morska blokowała wąski korytarz prowadzący do niewielkiego pokoju wartowników mole i rot, zdołali ją przesunąć. W środku, oprócz powyginanych szafek i poprzewracanych krzeseł, stało blaszane biurko, na którym leżał, zwinięty jak dziecko, martwy żołnierz. Ciało zwęglone odładziły od niego kawałki skóry i fragmenty munduru. Anna poczuła ulgę, że jego twarz była odwrócona do ściany. Na podłodze, w kupie popiołu, znaleźli szklaną butelkę Coca-Coli. Zerkow chwycił ją, odkręcił i wypił duszkiem zawartość. Mlasnął językiem. — Nadal dobra, ale bez gazu — mruknął. Wyłożony betonowymi płytami dziedziniec z trzech stron otaczały budynki. Od północy i wschodu rozciągały się rzędy garaży. Każdy z nich miał cztery wysokie dwuskrzydłowe bramy zamknięte masywnymi kłódkami. Od zachodu, oddzielony od dziecińca w żywopłotem, wznosił się dwupiętrowy budynek administracyjny. Jedna z brzus rosnących wzdłuż muru złamała się, rozbiła kulę z kamerą i oparła się o dach. Drzewo było jeszcze żywe. Część gałęzi oplotło uszkodzony dach i wdarło się przez wybite okna do pokoi na drugim piętrze. Zerkow poprowadził ich chodnikiem do wejścia do budynku administracji. Nad drzwiami wisiała tabliczka z długą nazwą. Anna nie zadała sobie trudu, by zrozumieć całą. Było tam słowo wojskowe i tyle jej wystarczyło. Wysokie, drewniane drzwi były uchylone, a okna zabezpieczone kratami. Wewnątrz poczuła spaleniznę. Pod butami skrzypiał gruz i szkło, ściany podziurawione kulami, na dywanie brunatne plamy i zbutwiałe liście. Ominęli dwie przewrócone kanapy. Sztuczna skóra była wydęta jak ciało rozkładającego się trupa. Anna szła ostrożnie. Oblepione kurzem pajęczyny falowały w kątach i zwisały z belek sufitu. Musiała je co chwilę odklejać od szyby kasku. Zerkow poprowadził ich do obitych blachą drzwi pod schodami. Anna próbowała odczytać napis na plakietce – Szczotki? Nie była pewna. Junker złapał Rosjanina za ramię, zanim tamten nacisnął klamkę i pokręcił powoli głową. Może być zaminowane. Szeregowy Rot tym się zajmie. Zerko wzruszył ramionami i wszyscy oprócz Olgierda odsunęli się na bezpieczną odległość. W trwającej kilkanaście sekund ciszy słyszała tylko własny oddech i trzask rozgniatanych butami kawałków betonu. Po chwili zgrzyt i trzy stuknięcia. To Rod dawał sygnał, że wszystko w porządku. Za drzwiami głęboka, wilgotna i chłodna ciemność. Rot sięgnął do latarki na hełmie, ale zatrzymał się w połowie ruchu. Byli na powierzchni, mógłby ściągnąć drony. Junger rzucił do środka flarę. Silne światło roztopiło mrok prowadzącego w dół korytarza i obnażyło na końcu betonową ścianę. To tutaj? upewnił się. Azerko wskinął głową. Tak, tutaj. Jamol, przodem za zakrętem radio na dwójkę. Możecie wtedy włączyć ladarki. Anna wypięła karabinek z uchwytu piersiowego, bała się. Miała nadzieję, że tego nie widać spojrzała na Johana. Był gotowy i skinął jej głową. Weszła pierwsza. Molle musiał się garbić. Sufit wisiał nisko nad ich głowami i zdawał się obniżać z każdym krokiem. Słyszała, jak stękał i szeptał jakieś niemieckie przekleństwa. Szedł tuż za nią i trzymał rękę na jej ramieniu. Anna wiedziała, że patrzy na beton tuż przed nimi, bali się pułapek. Zawsze przyda się dodatkowa para oczu. Nadawała bardzo powolne tempo, uważnie stawiała stopy i często zmieniała kąt, pod którym obserwowała podłogę, by upewnić się, że nie ominie jakiejś napiętej żyłki lub cienkiego drutu. Na betonowych ścianach nie widziała żadnych niepokojących otworów lub bolców, tylko odciśnięte ślady desek szelunku. Buty zagłębiały się w zalegającej na posadzce grubej na centymetr warstwie kurzu i pyłu. Czasami zagrzechotał fragment rozgniatanego betonu. W ustach czuła gorzki smak. Miała ochotę splunąć. Ze zakrętem włączyli radio i latarki. Przed nią kilka metrów korytarza i kolejny zakręt. Korytarz cały czas prowadził w dół. Jamol, odbiór! zameldowała przez radio. Juncker potwierdził, że ją słyszy. Korytarz załamywał się pod ostrym kątem. Wysunęła głowę. Snop światła latarki błądził po ścianach. Wyłowił we lufę karabinu maszynowego. Karabin był ustawiony na trójnogu. Osłaniała go pancerna płyta. Lufa skierowana w ich kierunku, ale nikt nie strzelił. Anna cofnęła głowę. Nadal cisza. Odpiła latarkę spod karabinka i położyła na betonowej podłodze tak, by oświetliła stanowisko ogniowe na końcu korytarza. Powoli wysunęła głowę i przyjrzała się uważnie. Gniazdo z karabinem maszynowym, bez strzelca, zameldowała przez radio. Idziemy dalej, bez odbioru. Podniosła latarkę, zamocowała ją pod karabinkiem i kontynuowała powolny marsz. Korytarz ciągle prowadził w dół, ostrożnie stawiała stopy. Na ścianach namalowano białą farbą liczby. 15. Kilka metrów dalej, szesnaście. Szesnaście metrów pod ziemią? Zastanawiała się. Potem wnęka, za mała, by mógł schronić się w niej człowiek. Nagle drgnęła, niemal jednocześnie poczuła, jak palce Johana zaciskają się na jej ramieniu. Widzę, szepnęła. Odprowadziła wzrokiem cienki drut. Do wykutej w betonie płytkiej niszy, pułapka zameldowała przez radio. Dwa granaty, jeden zapalający, a drugi odłamkowy. Odbiór! Przesłać rota? Zaskrzeczał junker w słuchawce. Nie, dam radę odpowiedziała Anna przyglądając się pułapce. To na degeneratów, a nie na ludzi. Wystarczy przeciąć bez odbioru. Anna wysunęła się nieco do przodu i zdjęła drut z wbitego w ścianę stalowego zaczepu. Potem odczepiła go od zawleczki granatu, zwinęła na dłoni i razem z granatami podała Johanowi. Usłyszała, jak niemiec rozpina boczną kieszeń plecaka i chowa wszystko do środka. Rozprojone, idziemy dalej, bez odbioru. Karabin maszynowy nie był używany od lat. Lufę na całej długości pokrywała gruba warstwa pyłu. Za osłoną strzelca stały skrzynki z taśmami amunicji. Korytarz skręcał gwałtownie w prawo. Kilkoma szybkimi ruchami latarki omiotła ciemność. Tunel ciągle opadał. Z mroku wyłoniło się kolejne gniazdo karabinu maszynowego. Kolejne puste stanowisko ogniowe bez odbioru. 25. 26. Stop. Tym razem Johan, zauważył drut pierwszy. Dwa granaty, znowu to samo. Pułapka nie różniła się niczym od poprzedniej. Zameldowała o niej Junckerowi. 29. Trzydzieści. I kolejny zakręt. Powietrze stało się jeszcze bardziej wilgotne. Woda ściekała po ścianach wąskimi strumykami. Dostrzegła drzwi ciężkie, pomalowane na czarno, żelazne drzwi. Gdy stanęli przed nimi, zauważyli liczbę 35. Nie czekali długo. Rosjanie skądś wiedzieli, że idą? Może kamery na ogrodzeniu jeszcze działały? Może były gdzieś inne kamery, których nie zauważyła? Zgrzytnęła zasuwa, potem druga i trzecia. Drzwi zaskrzypiały i na podłogę korytarza wpełzło jasno-niebieskie światło. Anna uniosła rękę do hełmu i wyłączyła latarkę. W progu stanął wyprostowany żołnierz ubrany w zielony mundur. Na ramieniu miał emblemat przedstawiający orła, rakietę i liczbę 152. Czarna skóra jego wojskowych butów popękała, ale błyszczała, jakby szykował się do parady na Placu Czerwonym. Mężczyzna miał krótko ostrzyżone włosy, tak krótko, że Anna nie wiedziała czy był siwy, czy może były bardzo jasne. Za nim, w mroku, stało dwóch kolejnych żołnierzy, szczupłych i wyprostowanych, ale o pomarszczonych, bladych twarzach. Trzymali karabinki, ale nie celowali w przybyłych. Junker uniósł ręce, pokazując, że nie ma broni. Żołnierz bez słowa wskazał na nóż, na prawym udzie. Sierżant odpiął pochwę i położył na ziemi obok karabinka i rewolweru kinetycznego, które odłożył wcześniej. Żołnierz machnął ręką. Juncker wszedł do środka. Drzwi zamknęły się ze zgrzytem. Znowu zapadła ciemność. — To mógł być błąd — szepnął Zerkow. — Mogą z nim tam zrobić wszystko. Mogli oszaleć przez te wszystkie lata. — Teraz już za późno — powiedział Dressler — Czekamy. Wchodzimy tam, jeżeli nie wyjdzie w ciągu piętnastu minut. Tak ustalaliśmy. Mole ma w plecaku tyle ciasta, by wysadzić całe to pierdziszewo. Zostanie tylko smutny krater. Anna popatrzyła na zegarek. Jeszcze dwanaście minut. Czekali w milczeniu. Słyszała wyraźnie dyszenie zerkowa i ciężki oddech Olgier Darota, który wciągał i wyrzucał z siebie powietrze jak hutniczy miech. Po dziesięciu minutach usłyszeli kroki. Zgrzytnęły zamki i drzwi znowu się odemknęły. Światło ze środka wydawało się jaśniejsze niż wcześniej. Wrócił Junker z rosyjskim żołnierzem. Tym razem twarz Rosjanina była rozluźniona. Broń trzymał niedbale. Powiedział coś łamiącym się głosem, ale go nie zrozumiała. To musiało być po rosyjsku. Wejdźcie, wszystko w porządku! Potwierdził Junker. Anna ostatnia przekroczyła próg. Żołnierz zamknął za nią drzwi. Zauważyła, że oczy mu błyszczą. Jego głos był stłumiony. Potem zrozumiała, że to wzruszenie. Szli wąskim, betonowym korytarzem. Ściany pomalowano do wysokości ramion ciemnozieloną, połyskliwą farbą. Żołnierz wyprzedził kolumnę gości i otworzył przed nimi drzwi. Weszli do dużego pomieszczenia. W powietrzu poczuła zapach jedzenia. Wewnątrz, w długiej linii, stało siedemnastu mężczyzn. Wszyscy w czystych mundurach, wyprostowani na baczność. Jeden z nich, najstarszy, podszedł do Junkera i wyciągnął rękę. Anna zauważyła, że niektórym z mężczyzn drżały usta. Witamy, powiedział dowódca. Mówił po rosyjsku, ale wyraźnie i prostymi słowami. Anna rozumiała niemal wszystko, co powiedział. Rosjanin ścisnął dłoń Junkera, przyciągnął go do siebie i poklepał po plecach. Nagle Zerkow wyszedł z szeregu i podszedł do jednego z mężczyzn. Poznajesz mnie, Olegu, Aleksandriewiczu? Mężczyzna był młodszy od Zerkowa, o jakieś dziesięć lat. Patrzył nierozumiejącym wzrokiem. W końcu jednak w oczach mężczyzny pojawił się blask, rozpłakał się i wpadł w rozpostarte ramiona witającego go Rosjanina. Anna zdjęła wszystkie części apa. Długo stała pod strumieniem gorącej wody. Para wznosiła się coraz wyżej. Skóra pod pancerzem była czerwona. Piekła, gdy jej dotykała. Na stopach swędziały pęcherze wyżarte przez pot. Wyszorowała każdy centymetr ciała szczotką. Mydło zmyło brud i obumarły na skórek. zaczęły na nowo szczypać. W żyłach pulsował stary, znajomy ból. Uczysała włosy. Odrosły już na tyle, że okalały całą twarz. Zgarnęła je z czoła na bok. Z tyłu zdołała je już związać w kucyk. Popatrzyła na siebie w lustrze. Wychudła twarz. Puste oczy. Rysy grube i twarde. Dotknęła szerokiej blizny rozpoczynającej się przy zaczepie szczęki tuż pod lewym uchem i zjechała po wyżłobieniu na skórze przez szyję aż do obojczyka. Ta blizna nigdy nie pozwoli jej zapomnieć o jokai. Rosyjski mundur i bielizna leżały na pryczy. W pokoju oprócz łóżka było biurko, krzesło, szafa, umywalka i prysznic. To wszystko dla jednego tylko człowieka. W olbrzymie, na takiej przestrzeni mieszkała cała drużyna zwiadu. Ubrała się. Ale i tak Bezapa czuła się naga. Materiał łaskotał o nieosłonięte egzomięśnie. Znowu była człowiekiem. Dziewczyną, kobietą. Materiał leżał na niej nienaturalnie. Jakby rozpięty na drucianym stelażu. Gdy weszła do sali jadalnej, rozmowy ustały. Wokół unosił się zapach pieczywa i smażonych placków. Ałpy siedziały już przy stole. Nie widziała tylko Sznurowskiego. Spojrzała na Rosjan. Wszystkie oczy skierowane były na nią. Uśmiechy zamarły im na ustach. Rosjanie nie spodziewali się, że któryś z opancerzonych żołnierzy to kobieta. Zwierzęce spojrzenia ryły w jej ciele krótką linię. Twarz, mostek, krocze. Lub twarz krocze, mostek. Wszędzie zamglony męski wzrok. Mole wstał z miejsca i wskazał jej krzesło. Powietrze stało się gęste i ciężkie. Usiadła. Obok usiadł Mole. Twarze Rosjan się rozluźniły. Powietrze zaczęło żednąć. Olgier Trot siedział po lewej. A Johan mole po prawej, ich zwaliste ciała chroniły przed wzrokiem obcych. Wiedziała, że w pojedynkę potrafiłaby sobie poradzić z jednym lub nawet dwoma Rosjanami. Ubrana wap zabiłaby wszystkich gołymi rękami. Nie była już bezbronna, już dawno przestała być bezbronna, ale strach pozostał. Strach przed tym zamglonym wzrokiem rządzy, którym patrzył na nią również jokai. Rosjanie opanowali się szybko. Znowu nad stołem zaczął unosić się gwar rozmów, a wzrok błądził po półmiskach z blinami, kaszą gryczaną, świeżym chlebem, jabłkami i mięsem z konserw. Na stole stały słoiki z ogórkami, suszonymi pomidorami, kawiorem i różnymi dżemami. Najżarłoczniej żołnierze patrzyli jednak na półlitrowe butelki z przezroczystym płynem stojące na środku stołu. Wódka. Czekali już tylko na Sznurowskiego. Gdy przyszedł, zaczęli jeść. Jedli wolno, przeżuwając każdy kęs. Niektórzy przymykali przy tym oczy. Anna zrozumiała, że dla nich to również uczta. Coraz rzadziej czuła na sobie obcy wzrok. Potem usłyszała śmiechy z kąta, gdzie siedział Dresler. Niemiec prymitywną ruszczyzną, najeżoną polskimi i niemieckimi słowami. Tłumaczył przyczynę koniecznej przyjaźni polsko-rosyjskiej. Wszystkim się bardzo podobało. Uśmiechali się, chociaż nie mogli wszystkiego zrozumieć. Przecież wy, jak bracia powinniście być! Upierał się. Ja? To Niemiec, to inna sprawa. My, to nieskończone wojny toczyliśmy. Krwi polało się dużo, ale wy? Zupełnie, ale to zupełnie, jak bracia powinniście być! Ja przecież teraz mówię bardziej po polsku niż po rosyjsku, a wy nadal mnie rozumiecie. Rozumiecie, prawda? Da, da! Krzyczeli roześmiani Rosjanie z najdalszych krańców stołu. Wy mówicie do mnie po rosyjsku i też rozumiem doskonale. To co jest, moi panowie? To jak to jest? Powiedzcie mi, moi towarzysze. Żołnierze kręcili głowami, zafrasowani, jakby też nie mogli pojąć tego oczywistego paradoksu historii. Po posiłku major Arczew wstał. Był to barczysty mężczyzna z krótką, starannie wystrzyżoną brodą. Odchrząknął. Wszyscy ucichli. Trzeba uczcić to spotkanie trzeba. To tradycja. My nie pijemy tutaj z wyjątkiem trzech świąt w roku Bożego Narodzenia, Paschy i Święta Armii. To jeden z naszych najsurowszych i najbardziej znienawidzonych punktów w regulaminie. Dzisiaj zrobilibyśmy wyjątek i byśmy się napili, ale sierżant Juncker wyjaśnił mi, że przychodzicie z czymś, co nie może czekać nawet jednego dnia. Rozumiemy to, rozumiemy. Służba. Jesteśmy żołnierzami, tak jak wy. Przed nami cała noc wytężonej pracy, a jutro ryzykowna operacja. Dlatego proponuję toast. Jeden toast za pomyślność. Wiem już, co chcecie zrobić, i pomożemy wam. Nam to nie zaszkodzi, a wam pomoże. To wystarczający powód, by to zrobić. W zamian proszę tylko o jeden toast. To ważne? To tradycja. To szacunek dla gospodarza. Dwóch żołnierzy rozniosło małe szklanki i rozlano wódkę. Anna podniosła niewielką szklaneczkę wypełnioną do połowy. Poczuła ostry zapach mocnego alkoholu. Czekała. Ale toast nie następował. Zobaczyła, że wszyscy wznieśli szklanki z wyjątkiem Zerkowa. Major patrzył na Rosjanina z chmurną miną. Arsen Zerkow obserwował ze smutkiem kołyszącą się filuternie w szklance wódkę. — Pan, będąc Rosjaninem, chyba rozumie wagę tego toastu — odezwał się jadowicie Arczew. Poczerwieniał na twarzy. Gniew tego człowieka musiał być jak huragan. Majorze Arczew odpowiedział Zerkow. Ślubowałem na Chrystusa Pana, jego matkę, Najświętszą i samego Boga Najwyższego. Ślubowałem na moją martwą żonę, córki i syna, że nie tknę tego. Wskazał na szklankę. Dopóki ich nie pomszczę, wytrwałem w tym ślubie ponad dwadzieścia lat. Wytrwam do jutra bez względu na wszystko, nawet z pogwałceniem odwiecznej rosyjskiej tradycji. W momencie, kiedy spełnię śluby. Piję za pana, wszystkich pana żołnierzy i wszystkich zmarłych. Wyjął z kieszeni srebrne płaskie naczynie i podniósł je ponad głowę. Jestem na to gotowy w każdej chwili. Major przełknął ślinę. Zdawał się szukać rozwiązania. W końcu powiedział: Niech i tak będzie. Teraz spełnisz toast wodą. Nalejcie mu rozkazał. Gdy nalano zerkowowi wody, dowódca zaczął mówić. Przyszliście tu, szukać naszej pomocy i ją znaleźliście. Jesteśmy Rosjanami, Polakami, Niemcami, ale przede wszystkim ludźmi. To kurestwo na górze i koniec świata. Nam to przypomniał. Jesteśmy ludźmi, dumnymi ludźmi, którzy mają jeszcze zęby, by gryźć. Na zdrowie, krzyknął. Na zdrowie, ryknęli w odpowiedzi jego podkomendni. Wszyscy przechylili szklanki. Anna poczuła pieczenie w gardle i falę gorąca spływającą do żołądka. Wszyscy usiedli i zaczęli jeść. Na początku spożywała tylko chleb, ale potem zaczęła naśladować Rosjan i smarowała pajdy konfiturą z jabłek. Rosjanie pili wódkę dalej, wybuchły rozmowy, niektórzy zaczęli śpiewać. Ktoś podsunął Annie chleb posmarowany gruboziarnistą czarną pastą. Kawior. Żuła i przełykała kolejne kęsy, mimo że żołądek miała napęczniały jak balon. Podano gorącą herbatę z samowala. Na talerzyku obok leżały bryłki cukru. Po dwóch filiżankach poczuła się lepiej. Machinalnie obierała jabłka i wciskała je do gęby na pasie biodrowym. Kilogram na pewno wystarczy – Podniosła się z krzesła. Nadal kręciło jej się w głowie od alkoholu. Mole szedł za nią, jak cień, pilnował jej. Nie bała się już Rosjan, nikt już na nią nie patrzył. Chciała posłuchać kolejnej powieści przed jutrzejszym dniem. Odtwarzacz leżał gotowy w pokoju, już pewnie naładowany. Kolejny raz się spotkamy, Kirja, rzepnęła. Myśląc o żołnierzu z powieści, którą miała dokończyć tamtej nocy. Powietrze było gęste od zapachu suchej trawy i kipiącego asfaltu. Wszystko dyszało z gorąca. Anna oblizała spierzchnięte usta. W gardle drapał metaliczny smak wyczerpania. Mięśnie produkowały tyle ciepła, że ap nie nadążał z jego odprowadzaniem. Po skórze na plecach płynął pot. Stopy spuchły i pęcherze boleśnie tarły o wnętrze buta. Pchali ciężarówkę. Czteroosiowe podwozie kołysało się i zgrzytało. Potężne koła miażdżyły kawałki cegieł, butelki i wyrastające z pomiędzy popękanego asfaltu karłowate drzewka. Pochyliła się, by maksymalnie wykorzystać egzomięśnienie poprawiła chwyt na róże przyspawanej zamiast derzaka. Obok mole, ciepło emanujące z ciała mężczyzny, grzało jak piec. Patrzyli w ziemię, uważnie stawiali stopy, by znaleźć pewne oparcie na popękanej drodze. Działali jak jeden organizm, uważnie i powoli, bo ciężarówka nie mogła utracić pędu. Wprawienie niemal dziesięciu ton ponownie w ruch kosztowałoby zbyt wiele sił. Spojrzała przed siebie. Blachy, które jeszcze kilka godzin temu osłaniały rakiety, zostały usunięte. Gdy uniosła głowę, widziała ponad ciężarówką, lekko zakręcającą coraz bardziej dziurawą drogę i żednące miasto. Rosjanie odciążyli pojazd ze wszystkiego, co nie było niezbędne, by wystrzelić rakietę. Pracowali całą noc, zdemontowali na dwozie szoferki, zbiorniki na paliwo. Układ napędowy, elementy amortyzacji, zbędny sprzęt naprowadzający osłony, dwie osie wraz z kołami i wiele innych elementów. Jedna z rakiet razem z siłownikami do jej podnoszenia również została zdemontowana. W miejscu dawnej szoferki, w ciasnej budzie z zespawanej na prędce blachy, siedział Zerkow. Miał tyle miejsca, co w bagażniku samochodu, który w dodatku rozgrzał się teraz jak piekarnik. Rosjanin sterował pojazdem. Omijał zardzewiałe wraki samochodów i lawirował między dziurami w drodze. Znał dobrze tę ciężarówkę. Kierował nią przez lata. W budzie znajdował się sprzęt pozwalający kontrolować proces wystrzelenia rakiety. Same przełączniki i pokrętła zamontowane na prowizorycznej płycie sterowniczej. Żadnych mierników, żadnych ekranów. Tylko to, co było niezbędne. To musiało wystarczyć. Anna znowu skoncentrowała wzrok na dyszy metrowej rakiety uzbrojonej w nuklearną głowicę. To była rakieta, która miała zniszczyć obiekt alfa. Start o i piętnaście, przynajmniej 5 kilometrów od bazy. Takie dostała instrukcje. Pięć kilometrów, usłyszała głos Johanna. Spojrzała na tarczę zegara wtopioną w kwadrat na przedramieniu. Wskazywał 12:49. Tak, ale chcę mieć pewność. Jeszcze 15 minut, i się zatrzymujemy. Johan pokiwał głową, wciągając w siebie głośno powietrze. Widziała przez szybę kasku jego twarz. Była wykrzywiona z wysiłku. Przeniosła wzrok na ciężarówkę. Szkielet podwozia sunął z piskiem i zgrzytem. Kierowali się w kierunku obwodnicy, oddalając się od morza. I od miasta. Rozmowy z Rosjanami zmieniły pierwotny plan Junckera. Rosjanie od lat obserwowali drony, obiekt Alfa, ich sposób walki i słabości. Nazywali obiekt Alfa matką 1. Uważali, że była dla pokali mobilną bazą wojskową i badawczą. W ciągu ostatnich 20 lat Matka 1 urosła o 182 metry w kilkunastu miejscach stała się również szersza. Od kilku do kilkudziesięciu metrów. Była potężna i stawała się potężniejsza. Na początku Rosjanie też chcieli ją zniszczyć. Czuli, że to ich żołnierski obowiązek. W drugim roku odpalili dwie rakiety uzbrojone w głowice konwencjonalne z Czernichowska. Obie zostały zestrzelone kilkanaście kilometrów od celu przez chmarę dronów. Przekonywali, że nie można wysyłać wszystkich rakiet w kierunku celu. Zostałyby zniszczone przez system obronny Matki I. Doradzali atak fazowy, jak szybka seria bokserskich ciosów, z których każdy służył innemu celowi. Tylko taki atak dawał szansę powodzenia. Anna poczuła drgania na kątowniku i słaby metaliczny brzęk. To zerkow. Umówili się, że zalarmuje ich w ten sposób, gdy zauważy coś niepokojącego. Puściła kątownik niemal jednocześnie z Johanem. Molle wiedział, co robić. Ruszył pochylony wzdłuż lewego boku ciężarówki. Ona pobiegła prawą stroną. Wpatrywała się w niskie budynki i las przed nimi. Kiedy była już przy szkielecie szoferki, dostrzegła niewielką grupę degeneratów. Wyszli ze zakrętu i szli środkiem drogi, wprost na nich. Kucnęła przy kole ciężarówki. Wyjęła rewolwer kinetyczny z kabury. Bełt tkwił w rynnie na lewym ramieniu, gotowy do strzału. Spojrzała na zegar. Godzina pierwsza, mieli 15 minut. Wycelowała broń w stronę degeneratów. Strzał z takiej odległości nie mógł być precyzyjny. To było nieco ponad 50 metrów, dlatego celowała w korpus. Degeneraci wlekli się powoli, Anna zauważyła, że ciągnęli za sobą martwe zwierzę, zmieniali się, by oszczędzać siły. Dwóch miało w rękach łuki z włókna szklanego. Ci nie ciągnęli zdobyczy. Byli młodsi i lepiej ubrani, wtórniaki. Postanowiła, że ci musieli umrzeć w pierwszej kolejności. Bierz wtórniaka po lewej, szepnęła do Johana. Strzelamy za trzy sekundy. Ich rewolwery zazgrzytały w momencie, kiedy jeden z degeneratów przystanął i zaczął patrzeć w stronę ciężarówki, przysłaniając oczy ręką. Kule pofrunęły w stronę celów. Obaj degeneraci z łukami zostali trafieni w klatkę piersiową. Zanim zdążyli krzyknąć, kolejne kule rozerwały im wnętrzności. Upadli na ulicę. Reszta rzuciła się z wyciem w stronę ciężarówki. Jeszcze przed chwilą wlekli się ze spuszczonymi głowami, ale widok krwi rozpoczął hormuryczny szał, pozwalający im na krótką, ale intensywną walkę. Ośmiu! Nie! Dziesięciu! Policzyła. Wystrzeliła pozostałe sześć kul. Jeden z degeneratów potknął się i upadł na asfalt. Potem kolejny. Johan powalił następnych trzech. Usłyszała suche uderzenie iglicy, Bęben rewolweru był pusty. Nie zdążyłaby go ponownie naładować, więc schowała broń do kabury i wyszerpnęła miecz. Bezgłośnie wysunął się z pochwy udowej. Zrobiła trzy kroki w stronę przeciwników, by zetrzeć się z nimi w pełnym pędzie. Degeneraci unieśli pałki. Pierwszy nadział się na ostrze miecza, jakby go nie zauważył. Weszło w ciało aż po rękojeść, rozdzierając kręgosłup i rdzeń kręgowy. Przestał krzyczeć i upadł. Chciała wyszarpnąć klingę, ale utknęła zbyt głęboko w ciele przeciwnika. Puściła rękojeść i sięgnęła po nadziak. Poczuła uderzenie w ramię. Poddała się sile ciosu. Upadła i przetuczyła się po asfalcie. Wstała obrócona przodem do przeciwnika. Było ich dwóch. Obaj wysocy w średnim wieku. Liczne blizny na twarzach i rękach. Doświadczeni w walce. Trzymali nad głowami metalowe rurki z wkręconymi na końcu zardzewiałymi śrubami. Unik, potem drugi. Wyciągnęła lewą rękę i wypuściła bełt, który rozbił zęby degenerata i utkwił w gardle. Trysnęła krew, ale Degę nadal żył i walczył. Degeneraci zawsze wkładali w swoje ciosy całą siłę i łatwo było ich unikać. Rurki ześlizgnęły się po jej pancerzu i rąbnęły o asfalt. Gdy pierwszy wznosił rękę do kolejnego ciosu, zaatakowała jego kolano. Dziób nadziaka przebił staw z głośnym chrupnięciem. Degenerat upadł z wrzaskiem. Krew spłynęła po nogawce postrzępionych spodni. Wyszarpnęła nadziak. Został jeszcze jeden przeciwnik. Uniknęła jego ciosu i odskoczyła na metr. Wycelowała w głowę. Degenerat zdążył odskoczyć, ale Johan zaatakował go od tyłu. Miecz niemca wbił się tuż obok szyi i zatrzymał dopiero na wysokości mostka. Dobiła wyjącego jak zwierzę mężczyznę ze zmiażdżonym kolanem. Johan podał jej miecz, który wyszarpnął z ciała degenerata, którego zabiła na początku starcia. Wytarła klingę i popatrzyła na zegarek. Wokół zapadła cisza, lejący się z nieba żar uciszył nawet ptaki. Odwróciła się w stronę pokracznej, jak żaba ciężarówki. Napięła cięciwe kuszy i wcisnęła w rydnę kolejny bełt. Załadowała też rewolwer kinetyczny. — Nie ma już czasu. Robimy to tutaj — powiedziała. Chwilę potem usłyszała eksplozję. Usłyszała ją tylko dlatego, że się jej spodziewała. Lekkie, dalekie puf. Nim doskoczyli do ciężarówki, przez miasto przetoczyła się druga eksplozja. Jeśli wszystko poszło zgodnie z planem, 250 kg trotylu zniszczyło kilkanaście dronów, które zwabiła poprzednia eksplozja. Musieli działać. To był kluczowy moment. Anna przesunęła wzrokiem po linii rozlatujących się budynków, poprzetykanych gęstymi zaroślami. Wyszarpnęła kinetyka z kabury. Kolejne dwie potężne eksplozje wstrząsnęły miastem. Natychmiast po nich stuknęła pięścią w budę szoferki. Silnik zawarczał. Z ciężarówki buchnął gryzący czarny dym. Wiatr zepchnął chmurę na annę. Gorące spaliny drapały w gardle. Oczy zaczęły łzawić. Usłyszała szum opuszczanych na asfalt wsporników, stabilizujących wyrzutnię. Koła uniosły się lekko nad asfalt. Podwozie stęknęło. Syknęły siłowniki unoszące rakietę. Czterotonowy ciemnozielony walec wznosił się w górę. Ciężarówka zaczęła się trząść, ale kiedy kąt przekroczył siedemdziesiąt stopni, silnik ucichł. Anna spojrzała na zegarek. Zadarła głowę i spojrzała w stronę miasta. Zobaczyła ją. ciemno smuga palącego się paliwa przecięła niebo. Pierwsza rakieta wystartowała dziesięć sekund przed czasem. Pięćdziesiąt sekund! wrzasnęła do Zerkowa. Pięćdziesiąt sekund! Odkrzyknął Rosjanin, przyciskając czerwoną spoconą twarz do metalowej siatki, którą zamontowano w miejscu okna. Ciemnozielony walec ustawił się pionowo, i na chwilę wszystko ucichło. Rakieta zaczęła syczeć. DG! krzyknął Johan, ale jego głos zagłuszył szum palącego się rakietowego paliwa. Ułamek sekundy później usłyszała go w słuchawkach. Nie było już sensu utrzymywać ciszy radiowej. Dwudziestu, może więcej zameldował. Anna odwróciła głowę. Degeneraci zbliżali się bardzo szybko. Było wśród nich kilku z drugiego pokolenia. Usłyszała głuchy dźwięk wystrzeliwanego granatu. Kilkadziesiąt metrów dalej, tuż przed pierwszymi napastnikami, eksplodowała kula ognia. Fosforowe płomienie rozlały się po asfalcie. Johan załadował do granatnika drugi pocisk. Anna wypięła z uchwytu piersiowego karabinek i posłała kolejny granat w stronę atakującej hordy. Niebo rozbłysło nienaturalnie jasnym światłem. Spojrzała na zegarek. Przeliczyła sekundy w głowie. Dziesięciokilotonowa głowica eksplodowała pięć sekund przed czasem. To dziesięć kilometrów przed celem. Coś stanęło na jej drodze. Wszystko zgodnie z tym, co powiedzieli Rosjanie. Ten wybuch miał oczyścić pole dla drugiej rakiety, niosącej głowicę o mocy 50 kiloton. Ich rakiety. Impuls elektromagnetyczny miał bezwładnić systemy obronne. Ta głowica była przeznaczona, by uderzyć bezpośrednio w obiekt Alfa. Taki ładunek wytwarza kulę ognia o średnicy ponad 300 metrów, w której środku temperatura przekracza dziesiątki milionów stopni Celsjusza. Fala uderzeniowa niszczy wszystko w promieniu kilometra. Juncker liczył, że cel nie wytrzyma takiego ciosu, że systemy obronne matki 1 nie pozwolą się przed nim osłonić. Teraz! brzęsnęła Dozerkowa, ale ten wiedział co robić. Jej okrzyk zlał się z rykiem startującej rakiety. Chmura gryzącego dymu zasłoniła wszystko. Ogłuszający szum szybko zaczął się oddalać. Wyszerpnęła dwa ręczne granaty. I cisnęła je w stronę nacierających degeneratów. Zaczęło jej się kręcić w głowie. Powietrze zgęstniało od spalin i pyłu. Wstrzymała oddech. Wychodź, Arsen! wrzasnęła i walnęła kolbą karabinka w stalową ramę ciężarówki. Usłyszała zgrzyt klapy, przez którą wyczołgał się Rosjanin. Namacała jego plecy i przyciągnęła go do siebie. Słaniał się na nogach, kaszlał i harczał. Dym nie pozwalał oddychać. Musiała go ciągnąć. Poruszała się po omacku, ale korpus ciężarówki pozwalał jej zorientować się, gdzie się znajduje. Podświadomie odliczała w głowie sekundy. Wiedziała jednak, że w tej chmurze nie dostrzeże błysku kolejnej nuklearnej eksplozji. Zaczęła biec, ciągnąc zerkowa za sobą. Słyszała kolejne wybuchy granatów. To mole. Wycie degeneratów stawało się coraz głośniejsze. Po kilkunastu sekundach wiatr rozrzedził dym. Zobaczyła asfalt pod nogami, zaczerpnęła powietrza, spojrzała na Zerkowa. Zdawał się odzyskiwać siły, przykucnęła i kazała mu objąć się za szyję. Miała teraz obie wolne ręce. Na magazyn! krzyknęła. Jestem tuż za tobą, krzefowo. usłyszała odpowiedź Johana w słuchawkach. Rosjanie wskazali dla nich drogę ucieczki. Pół kilometra od planowanego miejsca startu rakiety stał długi na 300 metrów magazyn. To tam mieli zgubić drony, jeżeli się pojawią. Drony nie przyleciały, ale liczyła, że uda im się tam zgubić degeneratów. Zbiegła z asfaltów zarośla. Wąska, ledwo widoczna ścieżka prowadziła między gęste krzewy. Tu nie było już dymu. Przecisnęła się przez dziurę w siatce i wbiegła między zardzewiałe rury poukładane w kilkumetrowe pryzmy. Zerkow zaczął kaszleć. Kilkanaście metrów przed nią wznosiła się wybudowana z pustaków ściana magazynu. Drzwi pokryte odłażącą płatami czarną farbą, uchylone. Za plecami usłyszała skrobanie siatki o grafelowy pancerz. I Johan biegł za nią. Wcisnęła się w cuchnący półmrok magazynu. Nadepnęła na plastikową butelkę, zatrzeszczała, wyskoczyła spod jej buta i uderzyła winne butelki, puszki i opakowania, które zaśmiecały podłogę. Brudne okienka pod sufitem przepuszczały niewiele światła. Laszany dach promieniował gorącem jak płyta rozpalonego pieca. Otworzyła usta i oddychała, wciągając gęste jak smoła powietrze. Oparła dłonie na kolanach. Zerkow bez słowa zszedł na ziemię i przykucnął. Miał bladą twarz i zamglone oczy. Przez chwilę słyszała tylko jego łapczywy oddech i szum własnej krwi w skroniach. Stalowe, wielopoziomowe, niemal puste regały stały zanurzone w stercie kartonowych pudeł, foliowych toreb, butelek, puszek, słoików i innych lata temu opróżnionych opakowań pożywności. Góry z i plastiku pod ścianami wznosiły się na kilka metrów, a wszędzie indziej falowały jak morze. Dostrzegła wąską ścieżkę, która wiła się wśród śmieci i ginęła w półmroku kilkanaście metrów dalej. — Szczury? — zapytał Zerkow i wskazał miejsce, gdzie zgniecione papiery i butelki przesuwały się z cichym szelestem. — Szczury! — potwierdziła, bo usłyszała pisk gryzoni. Johan wcisnął się do magazynu, zaparł nogami o przewrócony regał i pociągnął mocno drzwi. Zamknęły się ze zgrzytem. Kilka siedzących gdzieś nad ich głowami gołębi zerwało się do lotu. Są za tobą? zapytała. Nie wiem, odparł Johan. Może nie zauważyli, jak scha Niski, rozsadzający głowę pomruk pochłonął resztę zdania. Ściany zadrżały, góry śmieci ożyły. Z belek pod sufitem posypał się rdzawy pył. Popatrzyła na zegarek. Głowica eksplodowała sekundę po czasie. Trafiła w cel. Udało się. Zaczęli biec. Zapadali się po kolana w śmieciach. Mijali kolejne regały. Od rozkołysanych pajęczyn odpadały martwe owady i kurz. Anna prowadziła wąskimi dolinami, gdzie śmieci było najmniej. Biegli jak w bańce, nie słysząc wokół niczego, oprócz rezonującej w uszach eksplozji. Obejrzała się. Zerkow i Johan byli daleko za nią. Zwolniła. Pył i kurz w powietrzu ograniczył widoczność do dziesięciu metrów. Nie widziała już drzwi, którymi weszli do magazynu. Zerkow i osłaniający go mole dogonili ją. I wtedy z szarych kłębów kurzu wyleciała pierwsza strzała. Łamek sekundy potem, kolejna. Leciały z góry. Jeden z wtórniaków musiał wspiąć się na regał lub schody. I strzelał z zawieszanego pod stopem pomostu. Strzała wbiła się między łopatki Zerkowa. Rosjanin zachwiał się. Zanim Mole zasłonił go swoim ciałem, druga wbiła się w okolice prawej nerki. Zerków pokręcił głową, tak jakby mówił, że to nic nie szkodzi. Anna wypięła karabinek i posłała w półmrok kilkanaście pocisków. Rosjanin upadł. Kreflała się na brudne, zgniecione foliowe torby. Kolejne strzały odbiły się od pancerza Mole. Anna posłała granat w stronę, z której przyleciały. Zanim eksplozja dmuchnęła w ich stronę gorącym powietrzem, dobiegła do Zerkowa i uklękła. Następne strzały zagrzechotały o pancerza Alp. Anna opróżniła magazynek karabinka, posyłając pociski w czarną chmurę kurzu i dymu. Granatnik Mole wydał kaszlnięcie. I kolejny granat rozerwał się, posyłając na wszystkie strony palące się śmieci. Arsent Zerkow umierał. Nie mogli go uratować. Też to wiedział. Ryk degeneratów i trzask płomieni zagłuszał jego słowa, ale na widziała tylko poruszające się usta. Wskazał na granat, wypiła go z pasa. Zacisnął na nim obie dłonie. Usłyszała wrzask degeneratów. Zbliżali się. Zerkow uśmiechnął się lekko. Zrobiłem swoje. Odczytała z jego warg. W powietrzu zaczął unosić się gryzący dym palącego się plastiku. Płomienie szybko obejmowały góry śmieci. Jeszcze raz spojrzała na Rosjanina. Miał zamknięte oczy. Na ustach lekki uśmiech. Lewa ręka obejmowała granat, przytrzymując łyżkę. Zawleczka była już wyjęta. Prawa zaczęła gmerać w kieszeni kurtki, błysnęła srebrna piersiówka. Anna wybiegła z magazynu na wyłożony betonowymi płytami plac. Z tyłu, na tle pożaru, słyszała echa wściekłych wrzasków degeneratów. Roztrąciła gęste, suche badyle, schyliła pod opuszczonym szlabanem i wybiegła na popękaną asfaltową drogę. Nie oszczędzała sił. Biegła tak szybko, jak tylko mogła. Obejrzała się i zobaczyła Johana kilkanaście metrów za sobą. Jego pancerz był czarny od kurzu i pyłu. Skowyt degeneratów nagle ucichł. Musieli już wybiec z magazynu. Nad miastem rozszerzała się czarna chmura wyraźnie odcinała się na tle jasnego nieba. Popatrzyła na drogę i oczyściła głowę z myśli. Jej stopy upadały miarowo na popękany asfalt. Ból dzielił sekundy na setne, a potem tysięczne części. Nogi, jedna za drugą, bezpiecznie i pewnie biegła. Promienie słońca paliły ziemią. Droga zdawała się falować i dyszeć jak zwierzę. Po plecach i brzuchu spływał pot. Sól wgryzała się w rany na skórze. Żar pulsował na zewnątrz i wewnątrz ciała. Po kilku minutach między żebrami pojawił się kłujący ból. W ustach zebrała się gęsta, metaliczna ślina. Natarczywe głosy domagały się, by zwolnić. — Komu chcesz pomagać? Rowski rod, Juncker, Rosjanie? — pytały. — Po co biegniesz? Kolejne metry, centymetry, milimetry. Patrzyła na asfalt. Istniał tylko asfalt. Krok za krokiem. Tylko asfalt. Mięśnie paliły, a umysł wmawiał jej, że nie da już rady. Ciałem szarpały skurcze, na mięśniach zawiązywały się supły. To był pojedynek, ciało nie mogło jej niczym zaskoczyć. Tylko tak mogła wygrać. Każda fala bólu ustępowała i zmieniała się w sekundy ulgi. Tak jak dobro nie może istnieć bez zła, światło bez cienia, tak ból nie mógł istnieć bez ulgi. Czekała na te sekundy. Rosmakowywała się w nich. Wiedziała, że w końcu nastąpią, bez względu na to, jak silny był ból. Degeneraci zostali z tyłu. Hormuria wzmacniała na krótko. Widziała jedynie kilka szczupłych sylwetek, majaczących w rozedrganym żarem powietrzu. Była coraz bliżej bazy Rosjan. Powietrze stopniowo nasycał niski dźwięk. Jak zbliżający się wielki rój lecących pszczół. Dwa kilometry. Baza wojsk rakietowych. To nie rój pszczół, ale ochrypły ryk setek gardeł przecinany terkotem broni maszynowej. Nad bazą wisiała chmara kilkudziesięciu dronów. Ciągle nadlatywały nowe. Skoncentrowała wzrok na drodze. Nogi uginały się pod nią z wysiłku. W piersiach kłuło, jakby wciągała do płuc igły. Serce wyrzucało krew w bolesnych skurczach. Wiedziała, że nie może ustąpić. Czas zwolnił. Sekunda nie była już sekundą. Metr nie był już metrem. Wszystko wewnątrz czuła wyraźniej, intensywniej, a wszystko na zewnątrz zobojętniało, rozmyło się i zmatowiało. Znała te sztuczki i umiała z nimi walczyć. Czekała na sekundy ulgi, które następowały niezmiennie po każdym przypływie bólu. To była jej nagroda za upór. Popatrzyła przed siebie. W drżącym od upału powietrzu dostrzegła kłębiących się przed bramą degeneratów. Uniosła rękę do kasku i przełączyła na drugi kanał. Jamol, 500 metrów zameldowała, wyrzucając cicho słowa z umęczonych płuc. Jesteśmy gotowi. Usłyszała niemal natychmiast głos Junkera. Zwolniła. 400 metrów. Widziała już wyraźnie pękate drony nad bazą. Powietrze przecinały smugi pocisków posyłanych we wrzeszczący tłum degeneratów. Nagle jeden z dronów eksplodował. Płonące szczątki spadły na asfalt i na dziedziniec za murem. Pole nie było na tyle silne, by zatrzymać pocisk z ręcznej wyrzutni rakiet przeciwlotniczych. 200 metrów. Anna odwróciła się. Johan był blisko, ledwie kilkanaście metrów za nią. Daleko za nimi pędzili degeneraci. — Sto metrów! — zameldowała i zwolniła, by zrównał się z nią Johan. Niektórzy degeneraci stłoczeni przed zamkniętą bramą bazy już biegli w ich kierunku. Nagle ośmiokołowy transporter opancerzony wyważył bramę z hukiem i skręcił w kierunku Aup. Umieszczone na wieży wielkokalibrowe działko i sprzężony z nim karabin maszynowy w kilka sekund rozszarpały kłębiący się na ulicy tłum. Kierowca wrzucił wsteczny bieg i wycofał pojazd, gniotąc ciała zabitych i rannych degeneratów. Ustawił transporter przodem do bramy. Anna zatrzymała się za pojazdem. Poczuła na twarzy gorące powietrze, buchające od pracującego silnika. Płuca wypełnił zapach spalin, oleju, krwi i rozdartych wnętrzności. Mimo tego łapczywie wciągała w płuca powietrze. Umęczone ciało domagało się tlenu. Johan poślizgnął się na rozwleczonych przez transporter ludzkich szczątkach i upadł. Kiedy wstał, miał już w rękach karabinek. Potrząsnął głową, jakby chciał powiedzieć, że nic mu nie jest. Z dziedzińca wylał się tłum. Działko i karabin maszynowy zamontowany na pojeździe opancerzonym Wyrzuciły im na spotkanie setki pocisków. Ciała padały na ziemię. Ciała bez głów, ciała bez rąk i nóg. Ciała z rozerwanymi brzuchami, przez które wylewały się wnętrzności. Silnik transportera zwiększył obroty. Wskoczyła na stopień pojazdu i przylgnęła do stalowego cielska. Johan był tuż obok. Pojazd ruszył. Ryk silnika i wrzask degeneratów pulsowały w uszach. Tłum rozstąpił się przed ciężkim transporterem. Poczuła, jak wyciągnięte dłonie szarpią za jej plecak. Nagle dziewięćdziesiąt kilogramów pociągnęło ją w dół. Wierzgnęła nogami i trafiła degenerata w głowę. Ale ten nie puścił. Tłum był coraz gęstszy i pojazd zwalniał. Działko przestało strzelać. Do budynku administracji zostało dwadzieścia metrów. Nagle od wieżyczki transportera zaczęło odrywać się kawałki stali. To drony. Strzelały. Coraz więcej skierowało frontalne bruzdy w stronę ich maszyny. Część pocisków trafiała w degeneratów, rozrywając ich ciała na strzępy. Ale większość uderzała w pancerz mozolnie rozgniatającego tłum btr -a. Po pociskach dronów pozostawały dzioby syczącej, stopionej stali. — Rakieta! — wrzasnął Johan. Zobaczyła, jak Niemiec skacze na ziemię. Powinna zrobić to samo... Ale zamiast tego spojrzała na dziedziniec, na jednej z wyrzutni tkwił jeszcze korpus rakiety uniesionej pod kątem 70 stopni. Z jakiegoś powodu nie wystrzelono jej. Niektóre z pocisków dronów lecących w stronę transportera trafiły w korpus rakiety. Zrozumiała wszystko zbyt późno. W oczy zakłuło jasne światło. Kula ognia z eksplodującego paliwa rakietowego rozeszła się we wszystkich kierunkach jak pompowany balon, a potem pękła. Zobaczyła, jak fala ciał unosi się w powietrze, a potem niepowstrzymana siła pchnęła ją do tyłu. Rozgrzane powietrze wcisnęło się przez dane rurki pancerza i poparzyło skórę. Koziołkowała kilkanaście razy, jej ręce i nogi rzucane siłą bezwładności wyginały się na wszystkie strony. Przed oczami falowała ziemia, niebo i czerwona krew. Nagle wszystko się zatrzymało. Zapadła ciemność. Koniec części 17. Cześć. Jeżeli ci się podobało, nie zapomnij o subskrypcji i lajku. Zostaw też komentarz. Dziękuję. Brunosiak.